Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Węglarczyk o serialach. Jesteśmy z Piotrkiem Markiewiczem. Oczywiście i tak Piotrze jestem po raz kolejny przygotowany. Jesteś po raz programu. kolejny spóźniony, 45 minut. Trudno. Ty wiesz co ja mogłem już robić? Ja już mogłem siedzieć w domu Mogłeś i pracować. oglądać serial. Mogłeś pracować po prostu w tym czasie. Albo pracować. A tak miałeś po raz pierwszy usprawiedliwienie, żeby nie pracować, bo normalnie nie pracujesz, ale teraz byś usprawiedliwiony, że nie pracujesz. Ale pracuję, nie pracuję bardzo efektywnie. A, ja rozumiem. Jeśli chodzi o niepracowanie, <laughs> jesteś niezwykle efektywnym pracownikiem. Słuchaj, chciałbym się w pierwszej kolejności przejechać... Właśnie, czekaj, czekaj bo... Po e, czymś. Najpierw wolisz ty się przejechać po serialu, czy ja po filmie, który ostatnio widziałem? To przejechać się po filmie. Wonder Woman. 84. 84. Jezu, jakie to było złe. <laughs> jak to jest naprawdę źle skonstruowany, źle zagrany. Na HBO właśnie weszło. Na HBO właśnie, właśnie weszło. Myślę, że kilka scen tego filmu było, mogło być świetne w kinie, ale na małym ekranie to się nie sprawdziło. I to jak... Twoja ulubiona aktorka Galga Gadot zagrała. No nie, nie zagrała za dobrze. Ta historia nie trzymała się kupy. Była... Poczekaj, tak, 84 w tytule, bo to się dzieje w 84. Tak, to się roku. dzieje w, w 84 roku. Jest powrót, co nie z żadną tajemnicą, bo jest to w zwiastunie. Jest powrót bohatera, który zginął w pierwszej części. Okay. Co też się nie trzyma swoją drogą kupy, jest zagrane. Wszystkie złe postacie grają tak teatralnie jak. Pamiętasz te spider man y z Tobim Maguire'em, albo późne Batmany, te post-Bartonowskie, okay. a jeszcze nie Nolanowskie? No to było tak, tam tak, tak dużo teatru, takiego nadekspresji. Te postacie były prawie że komiczne, i to było dokładnie tak samo. I to nie oglądało się dobrze. Już z filmami o superbohaterach poszliśmy kilka kroków dalej. Już te rozwiązania, które mm, są brutalnymi rozwiązaniami historii w superbohaterach, mają jakieś z jednej strony uzasadnienie, z drugiej strony sens, no ale z trzeciej strony jednak jest tam walka. Tu tego nie było. Tu ani to nie miało sensu. Było zrobione z wielką pompą, z którą ja się kompletnie nie zgadzam i którą, która była bardzo ciężko strawna. Czyli dobrze, że nie kupiłem na 4K, tylko. Tak, Wiel, wielki, finał tego, w kolejce wielki finał tego filmu no nie był wielkim finałem, był wielkim okay. rozczarowaniem raczej, bo no, jednak w każdym filmie, w tym trzecim akcie masz, no, mówię o superbohaterach, masz wielką walkę, która kończy się wielkim spełnieniem. Tu było to zaledwie mech. Efekty specjalne też nie były jakoś zachwycające. No, no, ale co się stało? No, pierwszy był fantastyczny i pierwsza Wonder Woman była wielkim sukcesem. Tak, bo, bo chyba, chyba było to jeszcze na hajpie Wonder Woman, która się pojawiła w filmie Batman vs. Superman. Bo tam się pojawiła po raz, raz pierwszy. Mhm. Była to y, silna postać kobieca, su, super silna bohaterka. Z podkreśleniem właśnie tej formy żeńskiej, ponieważ no, wszyscy czekaliśmy na fajną, superbohaterkę. A nie super bohatera, których mamy na pęczki. Z jednej strony mamy w MCU Black Widow, na którą też ja bardzo czekam. No ale pojawiło się coś fajnego po stronie DC, czyli Wonder Woman. Pierwsza część Wonder Woman była fajnie nakręcona. Tam historia się jakoś zgadzała. Nie była też za bardzo do zapamiętania, szczerze mówiąc, bo tam kilka elementów i główną oś fabularną pamiętamy. Ale efekty też były bardzo spoko. Gdzieś to wszystko pasowało w tej mitologii DCEU, bo też się jeszcze inaczej nazywa. Whatever, DC? DC expanded universe, to się się chyba tak nazywa. Ale ktoś upuścił bardzo mocno piłkę i ten film był po prostu bardzo zły. Jak patrzę po ocenach, to tam też nie jestem jedyny, który hmm. uważa, że to A nie czy są jest zapowiedzi trzeciej. Wonder Woman już na pewno będzie. Y, myślę, że będzie. Myślę, że teraz jest wielki zgryz w Warner, u Warnera, bo to co zrobił Zack Snyder, czyli wypuszczenie swojej wersji Justice League. Mm -hmm. No spowodowało, że jednak jest jakieś parcie na to, żeby było kontynuowane to uniwersum. Na pewno są zapowiedziane filmy dziejące się w tym uniwersum, czyli kolejny Aquaman, Aquaman 2, Black Adam, Shazam 2, czyli gdzieś to się jeszcze tam tli, ale nie wiadomo, czy to połączą z powrotem w jedną całość. Będzie Green Lantern Corps, czyli zielona latarnia, którą raz wykonał. Ryan Reynolds, a potem się do tej pory wyśmiewa z tego, mm -hmm. co nie jest uważane za kanon, ale będzie jakieś wznowienie tej, tej serii. Nie wiem, czy Wonder Woman 3 jest planowana. Myślę, że to będzie, że, że ta decyzja jeszcze jest przed wszystkimi, bo nie wiadomo, jak to pójdzie finansowo. No Jednak to są drogie filmy. No i to, że wypuszczają je bezpośrednio na HBO Max w tej chwili, no bo zaraz też pewnie Max będzie w Polsce. No to wszystko będzie no, nie oparte na sprzedaży biletowej, mam. tylko ile nowych subskrybentów yy, przy, przyciągną te filmy. Mam takie wrażenie, że yy, HBO już położyło kreskę na yy, swojej aplikacji, ponieważ nic stało się w niej cokolwiek zmieniać i w czasie, kiedy aplikacje Amazonu i mam na myśli aplikacje, te, te, które ja mam na telewizorze, bo ja najbardziej lubię na telewizorze to tak. wszystko oglądać, Aplikacje Amazonu i aplikacje Netflixa, które są updateowane prawie co tydzień, coś nowego mm. się pokazuje i są coraz lepsze. Niemniej, czy zwróciłeś uwagę, w Netflixie pojawiła się opcja teraz na dole wyboru wersji językowej. Tak, tak. Czego tak, tak, nie było wcześniej, trzeba było tam kliknąć dwa razy, żeby sobie wybrać to. No tak, ale żeby zmienić na tę opcję językową, która mnie interesuje, to i tak muszę kliknąć dwa razy. Nie, u mnie ja mam ustawioną opcję, czyli. Język oryginalny filmu plus angielskie napisy. Ja mam tak ustawione na stałe. I to wyskakuje. A obok wyskaku, wyskakuje druga najbardziej prawdopodobna yy, chyba Netflixa zdaniem wersja mam wybrać. Konfiguracja, czyli polskie napisy. Okej. Okay. Ja muszę się jednak przeklikać. Widzisz, a ja nie muszę. Za, no zazdroszczę Widzisz, yy, To zostawmy już super bohaterów. Nie, ale tylko, na ale, boku. tylko, tylko odpowiadając się, ja, ja to trochę rozumiem, bo no. sam wiesz, jak to wygląda z różnymi serwisami, czy nawet z różnymi opcjami, które my oferujemy w onecie. No Jeżeli wiemy, że coś wejdzie na tygodniach właściwie nowego, no to przerzucanie sił na... Poprawianie wersji, którą mamy tak. Teraz, oczywiście, no, ja to rozumiem, tak. je, je, jest, jest trudną decyzją tak naprawdę. Ja rozumiem, że jeżeli HBO ma jakąś perspektywę, że się za kilka tygodni, Aha. kilka miesięcy pojawi HBO Max, czyli całkowicie nowy design, całkowicie nowa aplikacja i tak mhm. dalej, i tak dalej, no to trudno poświęcać środki i pieniądze na A to, czy ty żeby... widziałeś kiedyś w ogóle, jak to HBO Max wygląda? W sensie aplikacji. Nie, 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 nie wygląda? Jeszcze, jeszcze tego nie widziałem. Ja też nie widziałem, bo ta aplikacja HBO jest tak przestarzała. Że wydaje mi się, że już jest standardem całkowitym przewijanie o 10 sekund do przodu, na mm. przykład. A także przewijanie na podglądzie. Także widzisz w ramkach tak. to, co jest na Netflixie i na Amazonie. No to trzeba jak taśmę VHS A trzeba jak taśmę VHS przewijać, co jest męczące w przypadku złych produkcji. Wyjątkowo męczące. Bo nigdy nie wiesz, kiedy. No co, ale, chcia, ale chciałbyś na y, pół, półtorakrotnym przyspieszeniu oglądać filmy? Tak, oglądam na, na telefonie z kolei, A, tak, na, na Netflixie. Telefonie. Na telefonie jest taka możliwość i zdarza mi się tak oglądać, chociaż wiem, że są tacy, którzy tego nie ale, akceptują. Ale jeszcze tylko kończąc ten motyw HBO, Warnera i DC, bardzo trzymam kciuki za to, żeby już na zawsze na HBO pozostały te wszystkie filmy e, Warner'a ze świata DC, bo nie wiem, mhm. czy zauważyłeś, zaczęło się ich pojawiać coraz więcej mają już prawie całą bibliotekę u siebie, tak na raz. Mm -hmm. Teraz weszły Batman i Bartona, które też świetnie się ogląda swoją drogą. Scena jak poznajemy Bruce'a Wayne'a w zbrojowni jest do tej pory moją ulubioną sceną mm -hmm. chyba z, z całego tamtego uniwersum. No ale jakby się udało zgromadzić wszystkie te Schumachera, Bartona, Nolana i te najnowsze Snydera filmy w, w świecie DC, w świecie superbohaterów DC+, te Shazamy, nie Shazamy, no, myślę, że to, 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 to byłoby super ciekawe. Że wreszcie miałbyś być tak, że Disney Plus, który mam nadzieję, że lada dzień wejdzie do Polski, będzie miał wszystkie rzeczy Marvela, HBO, wszystkie rzeczy DC, no bo DC należy do Warnera. Dobrze, to w takim razie teraz ja pana rzekam, zostawmy super Śmiał. bohaterów już. Obejrzałem wczoraj cały sezon czwarty fargo, też na HBO. Jestem po pierwszych trzech odcinkach. I mam wrażenie, że ktoś postanowił zabić ten serial. Jestem, jestem wstrząśnięty tym. Czasami są takie seriale, na przykład Prison Break, o którym żeśmy tak. kiedyś rozmawiali, gdzie pierwszy sezon był fantastyczny, a potem nie wiem. Był pomysł tylko na pierwszy sezon. Był, bo... Tak, ale się uparli, że zrobią kolejne sezony. Fargo, które od razu powiem. Pierwszy, drugi, trzeci sezon Fargo uważam za jedną z najwybitniejszych rzeczy, jakie w telewizji powstały. Uważam, że to jest no w ogóle wybitny serial. W w pierwszym sezonie. Słuchaj, no pierwszy sezon to w ogóle był było szokujące, w ogóle jak dobry był ten pierwszy sezon. Aczkolwiek nie wszyscy wielu wierzyło porażkę, wierzyło porażkę, ponieważ no jednak Fargo, ktoś się porywa na no wiesz, bardzo no, znany film. Porwano się na film, który był sam w sobie idealny tak. i wiesz, na no robienie serialu na podstawie idealnego filmu jest bardzo niebezpieczne. Wszyscy się baliśmy tego bardzo. Pierwszy sezon po prostu porwał. Pierwszy sezon był naprawdę tak. porwający, drugi był równie dobry, trzeci był nieco gorszy, co i tak znaczyło, że i tak jest jedną z najlepszych rzeczy, jaka jest w telewizji. Natomiast to, co zrobiono w czwartym sezonie. Jeżeli jest jesteś, rok, który. Jeżeli nie, jesteś nie po, po, po trzech pierwszych po odcinkach, to gwarantuję ci, że nie będzie lepiej. Nie? Nie. Jest to, znaczy, znaczy, ja jestem w ogóle. Nie wiem od czego zacząć. Po pierwsze, to nie jest fargo. To nie jest, to nie jest opowieść o zwykłych ludziach którzy podejmują złe decyzje w życiu, a potem ponoszą konsekwencje tych złych decyzji. Przecież o tym jest Fargo. Masz zwykłych ludzi, czy to są zwykli policjanci? Też nie, 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 bez, czy... nie, nie, nie bez powodu jest to gdzieś w środku Stanów Zjednoczonych. To znaczy Fargo jest miejscowo miejscowością tą flyby, Takie... jak się nazywają te miejscowości? fly Fly-over, fly tak. nad którymi przelatujesz. Tak. No, że, przelatu że nigdy tam się nie, ma, tak. nie ma powodu, żeby tam być, bo nigdy nie przejeżdżasz przez te miasta. Jest pokazana ta amerykańska prowincja, tacy zwykli Amerykanie z prowincji w zderzeniu z niezwykłymi sytuacjami. Tak. Począwszy od filmu, poprzez trzy pierwsze sezony, to tak zawsze było. A Pamiętamy... no to Fargo, Fargo jest tym symbolem całego serialu, wszystkich tak. serii właściwie. I masz tych, te, te symboliczni policjanci, tacy zwykli, lokalni, w ciąży ta policjantka, która ma męża, który projektuje znaczki pocztowe tak? I, to, i potem nagle się zderzają z niezwykłą przestępczością i z tym wszystkim. Czwarty sezon Fargo nie jest w ogóle o tym. Czwarty sezon Fargo jest opowieścią o, o wojnie mafijnej w Kansas City w roku 1950. To nie jest ten serial w ogóle. Znaczy, tam nie ma zwykłych ludzi w tym serialu. Wszyscy są hmm. mm, albo to są jacyś. Wszyscy są niezwykli w tym serialu. Nie ma zwykłych ludzi w tym. Albo to są gangsterzy, albo dzieci gangsterów, albo para lesbijek y, z, z zabójczeń na, na, na zlecenie, które są wynajmowane na zlecenie przez mafię. I te, albo pielęgniarka, która może. To są dzieci gangsterów, które, których widzimy właściwie w pierwszym odcinku na samym początku. Też są niezwykli. Wszyscy są, nie, nie no, wszyscy tam, tam nie ma no, zwykłej osoby w tym serialu. E, pielęgniarka, która morduje ludzi, niczego nie zdradzam, bo to od razu jest na początku pokazane, że ona morduje ludzi. E, wiesz, jakby e, niezwykły e, e, US Marshal, którego gra zresztą Timothy Olyphant z serialu Justified, e, który też jest bardzo niezwykły. Wszyscy są niezwykli i na końcu jest to bardzo zwykła historia, bardzo zwykła historia dwóch mafii, mafii włoskiej i mafii afroamerykańskiej, które walczą o wpływy w Kansas City. Co więcej, trup nie ściele się gęsto, jak, tak jak w poprzednich serialach, wiemy, że tam zawsze po prostu ludzie jak muchy padali w tych, serie, w tych serialach, w tych sezonach. Tutaj się niewiele dzieje tak naprawdę do tam przedostatniego odcinka, czy do ostatniego, kiedy krew się leje gęsto, ale na koniec końców jest to zwykły kryminał. To jest po prostu zwykły kryminał, strasznie przejaskrawiony głupi, całe założenie tego serialu, to też nie jest zdradzenie niczego, bo to się dzieje od razu na początku, że dwie rodziny mafijne przekazują sobie synów nawzajemnie na wychowanie, gwarantując sobie ten pokój. pokój tak. tak, że nie, twoja rodzina nie zaatakuje mojej rodziny, I skoro wiesz, to jest u Ale to wiemy, bo od razu tak. dostajemy całą historię na początku, ten taki skrót historyczny od XIX wieku, z którego wiemy, że nigdy nie wyszło to. Nigdy, ale jednak oni dalej tych, po cholerę oni tych synów przekazują, skoro 13 razy się nie udało wcześniej, to za 14 razem się uda? To jest absurdalne. Więc yy, sam, samo założenie tego serialu jest absurdalne, a, a na koniec końców ono nie ma znaczenia żadnego. Znaczy, nie spodziewaj się po tych trzech odcinkach, że to, że oni sobie tych synów przekazują, to cokolwiek znaczy. Nic nie znaczy. Nie ma w ogóle, nie ma żadnego przełożenia potem na dalszą akcję tego filmu. Nie, jestem po prostu totalnie zagubiony. Ani nie jest śmieszne. a jeszcze jedno. Wszyscy strasznie dużo gadają w tym serialu. Jak się spotyka dwójka gangsterów z pistoletami w ręku, to jest jasne, że najpierw przez 15 minut będą o filozofii rozmawiać, to jest niebywałe. Cytują jakieś postacie historyczne, jakieś opowieści z historii Grecji. Coś po prostu. I ty tak, tak ja już tak siedziałem, myślałem. Weź strzelcie do siebie w końcu, już już nie mogę tego znieść. Ja bym zaczął strzelać, bo już byłbym znudzony tą dyskusją. Jest strząsająca. Ja, ja miałem dwa uczucia na początku, zanim sięgnąłem w ogóle po fargo. Jedno uczucie to było takie, że to może być e, wielka szansa dla Chrisa Roka, żeby się oderwać. który e, z... jest niezły w tym serialu. Ta, ta, to jest że, jedna z jasnych stron. Tak, także, że, 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 żeby się oderwać od takich głupich ról komediowych, tak. no bo jednak on miał, głównie tak, miał takie role. Tak, tak. No ale wiemy, że zdarzają się takie, jak Sasha Baron Cohen, który się oderwał właśnie od głupiej komedii. To Z jednej strony na to liczyłem, a z drugiej strony liczyłem na to, to też chwilę przed podcastem rozmawialiśmy o tym, że zostanie gdzieś na poważnie w świecie nie fantastycznym jak w Lovecraft Country, tylko w takim jednak bliżej ziemi, w takim klimacie, zostaną potraktowane prawa Jimmy makroła. Czyli te, te, te prawa. Segregacja rasowa, czyli, rasowa. czyli segregacja ra, ra, tak. rasowa, która była no, od połowy XIX wieku do drugiej połowy XX wieku bardzo poważnym tematem w Stanach Zjednoczonych, i czymś, co do tej pory jednak waży w tych Stanach Zjednoczonych, gdzie segregacja w pewnym momencie stała się w ogóle jakimś absurdalnym zapisem, że wszyscy ludzie są równi. Ale segregacja jest dopuszczona. Uh -huh. Więc każdy jest równy, ale u siebie. To uh -huh. nawet e, e, equal, but segregated. Jakoś uh -huh. tak, nawet tak, tak. Że szło tam to hasło. Równie, ale od, odseparowani. E, tak, rów, równie, ale odseparowani. Co sam, 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 samo to, e, te prawa Jim'a Crow'a, to jest temat na no, osobny serial. I myślałem, że Fargo sięgnie po to, że Fargo oprze się na tym. Ale bardzo szybko, bo już w pierwszym odcinku wiemy, że to jest taki. Trochę pretekst, bo tam jest zarysowane, że oni uciekają przed tymi prawami Jim Jest I bardzo dużo o tym mówią. I bardzo tam, w okresie tak. serialu dużo, dużo mówią. Bardzo... I bardzo dużo o tym Między mówią. Między innymi ale... lesizmie, tak. tak. Ale czuję, że to nie jest serial o tym. Że to, że, że to jest potraktowane po prostu jako w trend. Nie wiem, czy może chcą się złapać na falę mówienia po prostu o, 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 prawa, o prawach czy, czy, czarnoskórych, bo jest taka fala w serialach i filmach, mm -hmm. co jest słuszne. No, w sensie jest to bardzo ciekawy temat i bardzo problematyczny mm -hmm. temat. Ale tylko po to potrzebowali to w tym serialu. Nie potrzebowali tego, żeby ja opowiedzieć sobie. powiem Ci, że nie wiem, o czym to jest serial? Na pewno nie jest to Fargo mhm. i na pewno to nie ma nic wspólnego z atmosferą i z pomysłami na film i trzy, trzy pierwsze sezony. Jest to jakby nowy serial kompletnie, ale nawet w kategorii serialu gangsterskiego, na takie Boardwalk Empire, tak? Czy, mhm. no bo to tak skojarzenie jest, to są. Jest te postacie są absolutnie przejaskrawione. Znaczy one, one są y, komediowe, tylko że jak, wiele, wiemy o tym, że w poprzednich trzech sezonach Fargo działo się wiele rzeczy, które wywoływały uśmiech na twarzy. Tak, no, y, y, Martin Freeman, który grał w, w pierwszym sezonie był prześmieszny, ale oni grali na poważnie, wszystko. Znaczy, to wszystko było pokazane na poważnie. Tylko, że ci ludzie byli tak głupi, albo robili tak olbrzymie błędy, że tak. aż to śmieszyło. Tutaj tego nie ma. To, to zresztą zresztą, zresztą pamiętasz, to w serialu The Boys to, to też mówiliśmy, że dla nas jest to świat fantastyczny, ale to wszystko było potraktowane na poważnie. Na tym polegało to, tak, I, absolutnie. Na, i, na tym polegała magia, I na tym samym polegała magia Fargo 1. Absolutnie zgadzam się. To wszystko musiało być na, bardzo na poważnie zrobione. Tymczasem tutaj yy, nie ma tej powagi. Nie mam, znaczy wiesz, jest w, ogóle, jest w ogóle pomylenie scen, wiesz, no jest, yy, są rzeczy bardzo poważne, pomylone z bardzo śmiesznymi, niektóre postacie są żał, żałosne, ale nie w takim sensie fargowym właśnie, tylko są po prostu jakieś, masz wrażenie, że to jest jakaś banda imbecyli, którzy biegają dookoła. Nie ma tu w ogóle policji w tym, nie wiadomo co ta policja tam robi, dlaczego oni, wszystkich, ci wszyscy przestępcy są kretynami skończonymi... Yy. Nie wiadomo dlaczego złapali. To, wiesz, jakiś w środku jest wrzucony czarno-biały odcinek. Jeden z odcinków jest czarno-biały. Ni cholery nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Moim zdaniem tak sobie po prostu wymyślili. Jest to najnudniejszy odcinek z tego serialu. Większość mm. tych odcinków jest nudna, a ten jest najnudniejszy. Najważniejszym wydarzeniem w nim jest to, że chłopiec znalazł psa. To jest najważniejsze. <śmiech> <śmiech> y I. Powiem ci, że jestem tak potwornie rozczarowany tym. Jest parę fajnych scen, ale to jest parę fajnych scen. I jedna fajna rzecz, śmieszna. Dwie bardzo ważne role drugoplanowe. Gra dwóch aktorów z moich ukochanych włoskich seriali o mafii. Brata głównego bohatera, brata szefa tej włoskiej mafii. Gra taki chłopak, który grał główną rolę w serialu Gomora o włoskiej mafii. O. Taki duży chłopaczek, taki, widzisz. I są tutaj fani nie, Gomory. Nie jak Marek. <laughs> Zupełnie nie jak Marek. Kojarzysz tego głównego chłopaka z Gomory. On gra w tym w Fargo. Proszę zobaczyć. Jedną z głównych ról drugoplanowych. Niestety jest kretynem w Gomorze. To był bardzo poważny człowiek, który stanął na czele mafii niespodziewanie dosyć. W Neapolu i próbował to, to ogarnąć. Salvatore Esposito. Tak, Salvatore Esposito, dokładnie. I go może był fantastyczny, był straszny, przerażał, był bezwzględny. Natomiast tutaj jest Krytynem, który ginie najbardziej krytyńską śmiercią. Spoiler. Nie, to już tak jakiś wszyscy giną fargą, przecież wiadomo na końcu, no, po nikt nie jest w stanie przeżyć tego. Ale ginie krytyńską śmiercią. Już nie powiem jaką, ale krytyńską, po prostu w ogóle jest. Aż wiesz, to jest takie, wiesz, to jest, yy, jak lubię w takie, w serialach, że nie, zakręcasz scenariusz, nie wiesz, jak go posunąć dalej, to robisz scenę, że na przykład znaleźli na komputerze coś. To zawsze robimy, lub, tak. tak? Ponieważ my <grym> pracujemy na komputerach codziennie. Tam wystarczy trzy razy kliknąć w komputer i wszystkie największe tajemnice tego komputera <grym> się otwierają. Tutaj nie ma komputerów, oczywiście, to jest 50. rok, ale to jest taki podobny zabieg. Nie wiesz, jak rozwiązać tą postać, to wymyślasz coś kretyńskiego, najprostszego, takie banalne, już go nie ma, załatwiona sprawa. To jest idiotyczne po prostu. Natomiast drugą najważniejszą rolę drugoplanową, gra z kolei facet, włoski aktor, który grał w innym serialu o mafii, w fantastycznym, który się nazywa Subura i opowiada o mafii w Rzymie. I kojarzysz tego faceta, który, tego starszego pana, <grym> który tam rządził mafią ze skutera, taki na skuterze, szef mafii, to on gra właśnie w tym serialu Fargo, ale też mam wrażenie, że znalazł się tam przez pomyłkę, ja nie wiem, czy on... Nie widzę, żeby on się bawił dobrze w tym serialu. Tak czy inaczej, słuchaj, w podsumowaniu, totalna porażka. Nieprzypadkowo ten czwarty sezon zniknął. Znaczy, nie mówi się o nim, nie ma... Tak. Zatem to było, to było też przesunięte na ciążę, bo pamiętaj, że on miał się ukazać w 2020 roku, ale się nie tak, ukazał tak. z powodu pandemii i został przesunięty na ten rok. Tak, więc mam nadzieję, po pierwsze, że będzie piąty sezon Fargo, chociaż uważam, że po tym sezonie to nie jest pewne i nie ma ogłoszenia jeszcze, czy będzie piąty sezon. Ale mam nadzieję, że będzie i mam nadzieję, że wrócą do źródeł, że tak powiem. Czyli opowiedzą nam historię prostych, zwykłych ludzi w niezwykłych sytuacjach. Tak jak opowiada serial Serpent. <grym> A, obejrzałeś. <grym> oglądam. Jestem też w połowie, bo ja nie, 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 nie mam tak, że siadam i oglądam od deski do deski. Ja mam tak, że oglądam dwa odcinki, dwa odcinki innego, wracam do pierwszego i tak mm -hmm. dalej. Więc je, jestem... No gdzieś... jak Carolina się tego domaga, że właśnie bardzo często mówi, że no nie w w po dwóch odcinkach, wziąć. żeby uszrzucić na inny serial. No mówi, nie, tu jest jeszcze tylko 22 odcinki do końca sezonu, i trzeba to obejrzeć do końca. A ja tak mam. Niestety. No to musi obejrzeć nie Amsterdam, to jest mniej więcej tak. Nie. Ale no i Servant, powiedz, w którym miejscu jesteś w pierwszym sezonie, czy w Jestem w pierwszym sezonie, bo chyba drugiego. Jest, jest, jest drugi sezon na Apple Na Apple Nie tak. serwant, serpent. A Co serpent! Serpent. A, serpent, jaki serpent? Na Netflixie. No serpent, a Serpent, tak. to jest mini serial, tak, to nie jest zamkniętą historią. No właśnie dlatego się dziwiłem, dlaczego czego o serpent. Serpent, tak. tak. Serpent, nie wiem jak jest na polski przetłumaczony. Serpent. Serpent, na przykład. Nie, nie, nie wiem, czy przetłumaczyli tak naprawdę. I ja, wciągnął cię? E, wciągnął mnie. E, jest to bardzo ciekawa historia. Bo Niezwykła. Dzieje, dzieje się, w, jest na faktach, dzieje się w latach 70 i opowiada o facecie, który morduje... <coughs> No pisów mówiąc brutalnie. W Bangkoku. w Bangkoku. czyli tych, którzy. Szukają nowych doznań. Szukają siebie, i on im szukają dostarcza nowych dostań, te nowe doznania doznań. W postaci śmierci. I on to dostarcza tak. W postaci śmierci, nowych doznań. Kradnie ich osobowości i pod przykrywką nowej osobowości handluje diamentami, tak. szmaragdami, znaczy kamieniami przedstawi, szlachetnymi. Tak, jako handlarz kamieni szlachetnych, tak. Do, do, dokładnie tak. No i jest to świetnie opowiedziane, świetnie, fenomenalnie wręcz zagrane, bym powiedział. Ten facet, który gra główną rolę, no, no świe, świetnie to robi. To znaczy masz tak, że nigdy bym mu nie zaufał, nigdy bym mu nawet roweru nie zostawił, żeby mi popilnował, ale równocześnie patrzysz na niego i myślisz kordę. Ciekawy typ, ciekawy. Tak, 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 tak. Jest, i, charyzmatyczny, on jest i, charyzmatyczny, jest bardzo charyzmatyczny. Jest właśnie bardzo charyzmatyczny. Tak. To, że jest to na faktach, no to od razu Myślę, To nie gdy... jest tylko na faktach, to jest stuprocentowo prawdziwa historia. Tak. To jest, to jest, wszystko, co jest w tym serialu, tak było. Tak. Dokładnie. To jest I, niesamowite. I właśnie y, to powoduje oczywiście, że sięgnąłem, żeby poczytać trochę o tej Ta. historii. I najlepsze jest... Najlepsze, to znaczy, y, niesamowite jest to, że to nie jest tak, że to jest, są czasy zaprzeszłe i tego typa nie ma. On jest. On wyszedł z więzienia. Co więcej... Nie, nie. Y, wrócił do Nepalu i tam go wsadzili i teraz odsiaduje do żywocie. Odsiaduje tylko... w tej chwili do żywocie w Nepalu. Tak, tak tylko e, wrócił... I to będzie pokazane w serialu zresztą. Do... Tylko wcześniej wrócił do Francji, gdzie sobie wywiódł całkiem niezłe życie. Na układkach gazet nawet. Na okładkach gazet. Tak. Był, był wręcz gwiazdą i robił był. z tych zbrodni po prostu... Wielkie, wielki szum i wielkie hehal dookoła siebie, ja nie wiem, po co on wrócił do tego Nepalu, może z serialu Są, się dowiem. Nie, nie dowiesz się, dlatego że nikt tego nie wie, ten serial jest na bardzo, bardzo do faktów, jakby pozostaje wierny faktom, nie jest jasne, czego on wrócił do Nepalu, to trzeba zobaczyć w tym serialu, ponieważ to był błąd, który on zrobił, no poważny. Gdyby nie wrócił do Nepalu, to prawdopodobnie żyłby sobie dzisiaj na wolności tak. I, I żeby nie było, to nie są spoilery, bo to jest historia, którą można tak, po prostu tak, wyciągnąć nawet z gazet tak, tak. i, i, i niech pewnie nawet zobaczyć nagrania oryginalne. Tak. E, więc tak, to jest serial, gdzie do, dotrwam, dotrwam, który obejrzę do końca, bo dotrwać to zaraz mam inny serial, który mam nadzieję, że dotrwam do końca, ale Serpent, miałeś rację, yy, bardzo dobry, nie miałeś rocji w jednym. To znaczy, serial nie jest BBC, serial jest koprodukcji BBC i Netflixa. Okay. I jeszcze tam jest ciekawa rzecz, którą doczytałem, że ponieważ nastąpiła pandemia, to przerwali zdjęcia, które mieli właśnie w Tajlandii mm -hmm. i we Francji, i dokończyli kręcić ten serial w Wielkiej Brytanii. Mm -hmm. I w Wielkiej Brytanii kręcili sceny, które dzieją się właśnie we Francji i w Tajlandii, co okay. też jest niesamowite. No i teraz właśnie wypuścili na Netflixie świeżynka. W sensie na BBC było na początku tego roku, teraz jest na Netflixie. Warto obejrzeć. A ja już mam na płycie. No ty już masz na Wyszło płycie, no, na bo, no bo Brytyjczycy mają tak, że najpierw w BBC, tego samego dnia na iPlayerze, a następnego dnia... Tak, <grych> czekam aż się skończy szósty sezon Line of Duty, teraz na BBC leci. Brawo, tuż, tak, tuż potem się pokaże, na DVD niestety nie wydają na Blu-rayu, ale na DVD podobno jest najlepszy z dotychczasowych, jeszcze raz Powtarzam, naj, jest to najlepszy serial, którego nikt nie oglądał w Polsce, jest na Netflixie, pięć sezonów pierwszych, kryminał, jest to prawdopodobnie najlepszy kryminalny serial, jaki w historii widziałem. Dobrze, a teraz proszę, proszę cię o pomysł mi jedną rzecz, bo przyszedłeś dzisiaj do redakcji swoim hurra optymizmem, jak to zawsze te. Znaczy, mruknąłeś coś do nas i poszedłeś do siebie. No właśnie, to <laughs> je Ale w ramach tego mruknięcia wspomniałeś, że spędziłeś ostatnio czas na oglądaniu trzech sezonów serialu o Kosmitach. Tak. Fantastyczny serial. To jest coś, co miałem w kolejce i po prostu od dłuższego czasu yy, tak się przymierzałem, przymierzałem, ale się trochę bałem. Serial się nazywa Kolonia. The Colony. Jest na Netflixie. Jest to serial amerykański, z któregoś z kanałów amerykańskich, z broadcastowych, z któregoś leciał. Główną rolę, jakby taką siłą napędową tego serialu jest Josh Holloway, znany z serialu Lost. To jest ten taki przystojny z drugim włosami tam był taki jeden. I on gra tutaj W tym zakończonym serialu na świecie? Tak, to prawda. No nie, no okej, okay. ale pierwsze sezony Lostu wiemy, że były fenomenalne. Josh Holloway został wielką gwiazdą po Loście, ale nie grał potem... Znaczy, grał w wielu rzeczach, ale nie, jakby nigdy, nigdzie nie miał takiej silnika swojego napędowego do dalszej kariery. I stała się nim właśnie kolonia. E, serial niestety skasowany po trzecim sezonie, czego bardzo, bardzo żałuję. E, no jest to serial, który opowiada o inwazji obcych na Ziemię, ale... Tych obcych w ogóle nie ma w tym serialu. Na tym polega numer. Nie, nie ma w tym ponieważ serial jest oparty na takim założeniu. Obcy najechali ziemię rok temu, jesteśmy rok po tej inwazji, ale są cwani i oni nie chcą zarządzać tą ziemią, tylko y, wyznacz, y, z, znaleźli ludzi, którzy z nimi współpracują. Cały pomysł na ten serial jest oparty na historii Vichy, czyli okupowanej tak. Francji w czasie wojny, okupowanej przez Niemców, która miała własny Francji w, w pewnym momencie stwierdziła, wiecie co, nie niszczcie tego Paryża. Tak, i gdzie Francuzi sami się zarządzali tak. w imieniu niemieckich okupantów. I to jest dokładnie to. Rzeczy się dzieje w Los Angeles, które jest zamkniętą strefą, ponieważ wszystkie miasta są zamkniętymi strefami. Jest taki rząd okupacyjny złożony z ludzi miejscowych. To, że zarządzają tym Los Angeles. Tych obcych w ogóle nie ma. Nie, 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 nie wiemy, gdzie oni są. Ale są, jest ten rząd okupacyjny i jest ruch oporu, który próbuje walczyć z nimi. I co ciekawe, główną, głównym bohaterem tego serialu jest właśnie postać grana przez Josha Hollowaya, byłego rangersa z sił specjalnych amerykańskich, który nie jest członkiem ruchu oporu. Oni nie. On, żeby ratować swoją rodzinę, przystępuje do tajnej policji. Która działa w ramach rządu okupacyjnego, jest oficerem tajnej policji sił okupacyjnych. I jest to dosyć, wiesz, no bo pierwszy, ja, dla mnie był taki serial Falling Skies. Kilka lat temu amerykańskiej telewizji, który opowiadał o dzielnych Amerykanach, którzy walczą z takim ruchu oporu, partyzance amerykańskiej, która walczy z inwazją obcych, którzy już zwyciężyli, a teraz o nich wypychają. I Ja się bałem, że to będzie kolejny taki serial, ale on nie jest taki. To, że nie ma tych obcych w ogóle, to, że masz wszystko się dzieje między ludźmi, między tym rządem okupacyjnym i ruchem oporu. Główny bohater, który jest w policji okupacyjnej. Jest oficerem policji, który jest szefem kontrwywiadu i ściga ten ruch oporu, w którym to ruch oporu jest jego żona. Ale on o tym nie wie, że ona jest w tym ruchu oporu. Takie jest założenie serialu. Powiem ci, że rozwija się fenomenalnie. Najlepszą zachętą do tego jest to, że moja partnerka Karolina, która nie lubi science fiction i nie przepada do science fiction, wsiąkła w ten serial całkowicie. Bez be, mało science fiction. Ponieważ faktycznie, <laughs> Tak, tak naprawdę. Oczywiście tam są ci obcy. No, oni, jakby, yy, oni są ważni w narracji, są, latają drony, bo obcych nie ma, tylko oni drony wysyłają, które latają nad miastem w imieniu obcych. Ale oczywiście yy, oni są jakoś tam obecni w tej, w tej narracji, ale tak, de facto to nie jest... Oni oczywiście oszczędzili na kosztach, ponieważ nie ma wiele efektów specjalnych. Wszystko się dzieje w Los Angeles między ludźmi, no. Natomiast ogląda się to fenomenalnie. Okej. Okay. Fenomenalnie, oni zrobili jeden błąd, nie, nie mogę zdradzać szczegółów, nie będę spoilerował, ale w trzecim sezonie zrobili narracyjny błąd, który kosztował ich utratę części widowni, potem na koniec sezonu trzeciego wyszli z tego błędu i, i wiedzieli, że to był błąd i próbowali go naprawić, ale już było za późno i widownia spada, ponieważ jest to broadcastowa telewizja, więc tak. wiesz, tam się spada widownia, to się po prostu kończy serial i do widzenia. I spadła im widownia, i oni powiedzieli na koniec trzeciego sezonu, który niestety znaczy, to Nie miał być koniec serialu, więc jest zawiązanie. A ja wtedy że nie ciągniemy tego? Tak, jest zawiązanie czwartego sezonu, a, on, a telewizja uznała, że już nie chcemy go i nie będziemy go robić, więc niestety serial się kończy taki ucięty trochę. I ten trzeci sezon połowa jest lepsza, a, znaczy połowa jest gorsza, ale polecam to czekanie do drugiej połowy trzeciego sezonu, która jest fenomenalna znowu naprawdę się świetnie kończy. Bardzo żałuję, że tego czwartego sezonu nie będzie. No, Ale super. polecam. Polecasz serial, który nie ma zakończenia. 36 odcinków w sumie do obejrzenia. Po 40 <grym> minut, słuchaj, ogląda się bardzo miło. Serial, który chce. Chcemy do... kończyć, zaraz wiesz, bo żeśmy dzisiaj. Boże bo się spóźnił, bo. Pss. Nie, jest serial, który. Prawda, się za, 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 zacząłem oglądać, obejrzałem dwa odcinki na razie. Dwa, trzy. Już <grym> zacząłem się gubić. Prey, obey, kill jest serial, no, dokument true, true Crime, właściwie, gdzie oczywiście sied, siedzą ludzie przed kamerami, opowiadają historię, są że przebitki, u, ujęcia autentyczne i, op, i opowiadają historię ze Szwecji. Z na miasteczka? Na, na Netflixie. Mhm. Z miasteczka Knut, Knutbi. Nie chcę prze, przekręcić ten. Na i... Nie, no, nazwiska, na, 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 nazwy miasteczka. Ale historia jest o tyle ciekawa, że wyobraź sobie, że nastąpiło morderstwo. Tak? Zginęła, 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 widzę w pracy, to sobie zginęła, zginęła pani, i do tego morderstwa przyznaje się Niania. Niania twierdzi, że dostawała sms -y od Boga, który jej poradził zgładzić panią ofiarę. I w tym wszystkim jest mąż ofiary, który to mąż ofiary jest przywódcą um, nie, nie chcę powiedzieć sekty, ale kongregacji wiary. No i mąż mówi, ja jestem niewinny. No i tak się de facto zawiązuje akcję całego serialu. A kiedyś to dzieje? W jakich latach? 2004 rok, Szwecja. Mhm. I na razie jestem właśnie na tym trzecim odcinku, ale chciałbym dotrwać do końca tego serialu, tylko niestety jest to, chcę dotrwać, bo mam wrażenie, że ten serial popełnia ten sam błąd, co wiele innych. To znaczy... Nie mamy tyle historii, żeby ją opowiedzieć tak, w jest większej liczbie odcinków. Ale, ale Netflix zakontraktował u nas 10 odcinków. Dokładnie, więc musimy więc to rozciągnąć tak. maksymalnie jak tylko się da. I, i, I znowu, jeżeli robisz serial na... Eat, Pray, Love, ale to nie jest to samo. Nie, to nie jest Eat, Pray, Love, to jest Pray, Obey, Kill. <laughs> prawie, to, prawie to samo, ale delikatny <laughs> niuans, nie? <laughs> nie ma czegoś takiego na Netflixie. To sprawdź HBO. A w, po prostu wpisz. Zobaczymy, hmm. zobaczymy, zobaczymy co się wydarzy. Się. <laughs> Pisz coś w Google, zobaczymy, co się wydarzy. A nuż już znajdziesz coś ciekawego. No i właśnie... Tak, jest to na, na HBO, HBO, Tak to Przepraszam, no. w takim jest to na HBO. Mam to w kolejce ustawione. No, no, no i w przypadku... E... U, tylko 3.97 na IMDB. To, no to właśnie, jest jest to, bo, bo jest to strasznie rozciągnięte. To by była ciekawa historia, gdyby była w dwóch odcinkach. Hmm. A tak masz ten trzeci odcinek i ponieważ tam tak niewiele się dzieje, to ja od razu dosiągnąłem do Wikipedii, żeby przeczytać po prostu, jak się kończy ta historia. Mhm. No bo jest na faktach, no komodny. Będę czekał, nie wiem, ilu tam, 8, 10, 11 A to Serpent tego nie rób. Jak nie, lepiej... W... W ser, w serpent to mnie interesował ten facet. E, więc, ja lepiej doczekasz do końca. Więc, więc o, o, o nim przeczytałem. A ponieważ już, już tak e, poganiasz, to jeszcze jedna rzecz. Ponieważ tak bardzo zachwalałem, e, bo z, zachwalałem de facto serial New Amsterdam, który, mhm. no, czekam na kolejną serię. Mhm. W międzyczasie zakupiłem sobie książkę, na podstawie której jest ten serial. Książka nosi tytuł 12 Patients, Life and Death in Bellevue Hospital. I jest napisana przez faceta, który był dyrektorem medycznym tego szpitala Bellevue przez, nie wiem, 7-8 lat przez kilka lat. No i wiele historii, które jest zawarte w serialu, to właśnie on opisuje w tym Twelve Patients, które to książka mówię, co przeczytałem o niej, bo jeszcze nie zdążyłem jej nawet zacząć. Przez, każdy, przez każdego pacjenta, którego opisuje w poszczególnych rozdziałach, przedstawia jakiś problem społeczny, który no, trzeba jakoś rozwiązać. Czyli mhm. tam imigracje, właśnie podziały rasowe, bezrobocie, biedę. No i powiem ci, że teraz jak mam tę książkę i Myślę, że do następnego tygodnia przeczytam, to tym bardziej mi się spodobał ten serial. To znaczy, coś, co ja właśnie nazywałem naiwnym idealizmem, który rzeczywiście jest w tym serialu, i tutaj nie mam absolutnie złudzeń, to mam nadzieję, że w książce będzie znacznie bardziej rozwinięte i znacznie bardziej przemyślane. Bo rzeczywiście, jeżeli ten naiwny idealizm serialowy jest w oparciu o te problemy społeczne, które opisuje ten były dyrektor szpitala Bellevue to może być to naprawdę super lektura. Dobrze, coraz bardziej się przekonuję, że, <laughs> przepraszam bardzo, że to New Amsterdam trzeba tak, tak, obejrzeć, tak. ale chyba tego póki co nie zrobię, gdyż jestem w piątym sezonie serialu, 24. Bo, bo, bo ja... I Jack Bauer ucieka przez bo... złymi ludźmi i muszę się Bartek. dowiedzieć, czy mu się uda Bartek. uciec. To, to, to są, rate, tego, to są raptem jasne. 42 odcinki, tylko do obejrzenia. Ale... Jack tylko... Bauer to jest 24 odcinki w sezonie. Tylko ten, tak na zakończenie, bo byłem ciekawy, jak bo Czwarty mówię... sezon się kończył, że Jack Bauer zginął. Jako... Ale nie zginął. Jako... To spoiler. Jako... Nie ginie. W piątym odcinku jest dalej Jack Bauer. Jak opowiadałem ci o Genialny serial. To, to jeszcze byłem przed... Jest tylko, jeden, jest tylko jeden stróż prawa lepszy niż Jack Bauer. Chuck Norris? To dwóch, nie? nie jak, jak możesz w ogóle. Steven Seagal? Nie, nie, no jestem. Wolę Steve Oczywiście. No. A, okej, okay. ten trzeci. <laughs> Masz, że ty. Ale ponieważ byłem przed obejrzeniem drugiej serii, przed zakończeniem oglądania drugiej serii New Amsterdam, obejrzałem ją do końca i tam dzieje się niesamowita rzecz na końcu. To znaczy w ostatnim odcinku pojawia się główny bohater, który jest taki nagrany kamerą w domu i mówi, Szanowni Państwo, dzisiaj mieliśmy wyemitować przedostatni odcinek tej serii. Ale nie wyemitujemy, bo był zatytułowany pandemia, a ponieważ spotkała nas. Czytałem o tym, ponieważ wycofali Ta, ale... nas... odcinek. Tak, Ta. ponieważ spotkała nas pandemia, to my z szacunku dla służby zdrowia, bo bardzo szanujemy i bardzo wzorujemy się właśnie na służbie zdrowia i trzymamy za nią kciuki, nie wyemitujemy dzisiaj tego odcinka, wyemitujemy wam finał sezonu ale ponieważ w tym przedostatnim odcinku wprowadzamy nowego bohatera, to pokażemy wam dwie minuty, żebyście poczuli, kim jest ten bohater. I rzeczywiście tak jest. Na początku są dwie minuty pokazanego nowego bohatera, takich wyimków z tego przedostatniego odcinka, a potem zaczyna się finał sezonu. No niesamowicie się to ogląda. Hmm. No dobrze, no obejrzę, chociaż teraz wracam do domu, chcę się dojrzeć, co u Jacka Bauera dalej. A propos... Da, spod 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 Spodoba się New Amsterdam, bo tam jest właśnie taki idealista, taki... Że świat Pomyśl, jest dobry. Dobrze. Pomyśl sobie, jakie, jakie musiał być szokujące, jak w piątym sezonie Ach, y, ja 24, w ciągu pierwszych pięciu minut, a nawet bym powiedział w ciągu pierwszych dwóch minut, giną dwie główne postacie z czwartego sezonu. I z trzeciego, i z drugiego, i z pierwszego. Wiesz, co to, to było w takim serialu? Jeszcze internet. Strike Back, gdzie tak, pierwszy, pierwszy serial był świetny, w a w, tak. w pierwszych 10 jeszcze, minutach wszyscy giną. Był jeszcze taki serial MI5, który się w Ameryce nazywał MI5, a w Wielkiej Brytanii nazywał się Spooks, hmm. ale nie mógł się nazywać Spooks w Ameryce, bo Spooks w British English oznacza szpiegów. A Spooks w American English to jest bardzo prioratywne wyrażenie na osobę o czarnym kolorze skóry. Ah, okay. W związku z tym nie mogli go nazwać, pozostawić tego tytułu Spooks w Stanach, więc zmienili na MI5, który opowiadał o MI5. I o spukach z My Five mm. i był sławny z tego, że główni głównie bohaterowie kończyli tam tak, żeby nie było żadnej wątpliwości, że już na pewno nie wrócą w kolejnym sezonie. Ale wiesz, to i tak było zaskakujące: 24. Ja w ogóle nie pamiętałem tego, że w tym piątym sezonie, no może za spoileruję, skoro serial jest sprzed 10 lat. Primo. Albo i więcej. Albo i więcej. I w pierwszej scenie ginie prezydent Palmer, który był kluczową postacią w pierwszych czterech sezonach w 24, a chwilę później ginie jedna z dziewczyn, która pracowała w CTU, czyli Counter Terrorism Unit. Najbliższa współpracowniczka Jacka Bauera. No, wszystko potem, chodzi potem o to, żeby że to Jacka Bauera tak. złapać. A Jack Bauer pracuje na Platformie Naftowej. Stary, to są, że to jest kino, to, to, jest to się zdarza. Dobrze, okej. Okay. Dziękujemy Państwu bardzo w takim razie. Dziękujemy pięknie. Wracamy za tydzień. W ogóle się cieszę, że jesteśmy w studiu z powrotem. Prawda, ja też. I Marka można zobaczyć. Marek, który zawsze jest tutaj z nami. Znaczy, Marek już nie miał odpowiedzi. Piotr mówił przed programem, że się nie cieszy w ogóle, że widzi. Ale to, wiesz... Włoczyć tego nie powiem, ja ci to powiem. Dobra, Barka, on no dzisiaj tego nie wyobrażam. robisz. Dziękujemy Z Państwu. Bartka Dziękujemy. już ty nie pracujesz. Dziękujemy Państwu bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.